Melisa Darwood przedstawia Mój szef, mój as. Czyta Magda Karel. Książkę tę dedykuję moim wspaniałym czytelniczkom, które pokochały mojego szefa i z niecierpliwością wyczekiwały dalszych losów Marii i Jana. Dziękuję Wam z całego serca. Bawcie się dobrze. Zima. 255 godzin i 32 minuty po pierwszym pocałunku. Jestem spokojna, jestem opanowana. Oddycham świadomie, głęboko. Jezu, kogo ja próbuję oszukać? Chcę mi się palić jak diabli. Mam napadowe migotanie przedsionków, mdłości i jestem totalnie niewyspana, bo z nerwów zasnęłam dopiero po czwartej w nocy. Muszę wziąć się w garść. To będzie zwykły poniedziałek. Po prostu pierwszy dzień pracy po długim urlopie. Nikt niczego nie zauważy. Każdy będzie zajęty sobą, jęczeniem, piciem kawy i powracaniem do biurowej rzeczywistości. Plan jest perfekcyjny. Obmyślony w każdym detalu, wiadomo przez kogo. Żadnych rozmów, żadnych gestów, tylko maile. W razie konieczności omówienia nagłych sytuacji zawodowych, mam odpowiadać krótko i bez podtekstów. Zapewne Jan i tak nie zrozumiałby 99% moich insynuacji, ale inni pracownicy mogliby się zorientować, że coś jest na rzeczy. Zwłaszcza jeśli na pytanie Jana, pani Mario, czy raport jest już gotowy? Odpowiedziałabym spontanicznie, zbyt figlarnym głosem raport nie. Za to ja jak najbardziej tak. Dostałam wyraźny nakaz od mojego szefa mam się do niego nie uśmiechać. Nie patrzeć mu zbyt długo w oczy, nie mówić dwuznacznych tekstów, być rzeczowa i profesjonalna. W skrócie, wracamy do stanu sprzed świąt. Proste jak przepis na wigilijny barszcz. Priorytetem jest utrzymanie pracy, zarówno przeze mnie, jak i przez Jana. Dążymy do jak najszybszego przeniesienia mnie do Departamentu Rozwoju, w którym będę pracować do lutego. Po czym zakładam własną działalność gospodarczą. Co prawda Jan zaproponował mi wsparcie finansowe jako inwestor, poza tym zasugerował, żebym na razie korzystała z jego firmy, by nie płacić niepotrzebnie ZUS-u, ale nie zgodziłam się na taki układ. To ma być mój biznes od początku do końca. Nie chcę żadnej taryfy ulgowej i przysług. Nie lubię czuć się zależna od innych. Jan to mój mężczyzna, a nie sponsor. I tego się trzymam. Punkt ósma. Wchodzę do biura ubrana jak oddana na posługę bogu mniszka z klasztoru Cysterek. Biała bluzka z długim rękawem i stójką, czarna sukienka do kostek na grubych ramionczkach, do tego kozaki na płaskim obcasie i włosy związane w ciasny kok. Brakuje tylko czarnego welonu zakonnego na głowie i różańca w dłoni. Wszystko to zasługa stylizacji mistrza Jana. Gruntownie przeszukał wczoraj moją szafę i odnalazł w jej ciemnych zakamarkach rzucone niedbale ubrania, które ostatni raz miałam na sobie w dniu matury pisemnej z polskiego. Uśmiecham się pod nosem i prycham na wspomnienie naszych wczorajszych negocjacji. Nie ma mowy, nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. W życiu nie założę czegoś takiego do pracy. Wkraczam za janem do łazienki. A ten już wrzuca do zlewu wybraną przez siebie odzież, podwija rękawy do łokci i odkręca wodę. I przestań wreszcie prać moje ciuchy. W ostatniej chwili ratuje bluzkę wraz z sukienką przed zanurzeniem w kąpieli i ładuje je do kosza na brudy. Mario, to jest jedyny strój w twojej garderobie, który wpisuje się w dresko od firmy i jednocześnie spełnia moje oczekiwania. Robię wielkie oczy. Twoje oczekiwania? Nie wiedziałam, że gustujesz w zakonnicach. Czyli od dzisiaj seks tylko na misjonarza i przy zgaszonym świetle. Zaciska szczęki, wbija we mnie twardy wzrok. Domyślam się, że to był sarkazm. Zbędny zresztą. Nie będziesz ubierać się do pracy tak jak dotychczas. Masz mieć zakryte ramiona, szyję, dekolt i nogi. Do tego zasłoniętą całą twarz. Uszy i głowę. Przedrzeźniam jego stanowczy ton. To jakiś absurd, Janie. Może od razu założę hijab. Nikab. Co? Nakrycie zasłaniające całą twarz to nikab. Hijab to chusta na głowę i piersi. Twarz pozostaje odkryta. Wyjaśnia rzeczowo. I nie. Wcale nie oczekuję, że będziesz ubierać się jak muzułmanka. Jeśli jednak taka byłaby twoja wola, to oczywiście uszanuję ją i wystarczy? Unoszę dłoń. Nie brnijmy w to, bo się pokłócimy. Wyjaśnij mi na spokojnie, dlaczego tak bardzo upierasz się przy tej okropnej bluzce i sukience. Nie podobam ci się w ubraniach, w których chodzę do pracy? Wręcz przeciwnie. Upatruję w twoim biurowym stroju źródło potencjalnej katastrofy. Należy wyeliminować każde zagrożenie. Oraz zalążki jakiejkolwiek atrakcyjności seksualnej. Zastosować wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Zatyka mnie. Patrzę na niego oszołomiona. Analizuję jego słowa, próbując zrozumieć tok myślenia. Mojej atrakcyjności seksualnej postrzeganej przez innych mężczyzn, czy przez ciebie? Mario, jesteś moją kobietą. I zrozumiałem dla ciebie powinno być, że nie chcę, by twój strój pobudzał wyobraźnie innych mężczyzn. Poza tym, zgodnie z ustaleniami, dla stworzenia pozorów powinniśmy zachowywać się tak jak przed wigilią. Sposób, w jaki ubierasz się do pracy, zdecydowanie temu nie sprzyja. Dotychczas nie miałem wpływu na to, jak znacząco eksponuję szczęści ciała. Z trudem znosiłem Twój codzienny wygląd, który był powodem rozkojarzenia, przez co cierpiała moja efektywność zawodowa i narastała frustracja seksualna. Dlatego uważam, że najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie zmiana Twojego stylu ubioru na bardziej konserwatywny. Patrzę na niego, a złość spowodowana brakiem zrozumienia stopniowo się ulatnia. Jej miejsce zastępuje częściowe rozbawienie, ale też niedowierzanie. To sobie Janek wymyślił, Anafrodyzjak. Że niby bluzka ze stójką i długa kiecka miałyby pomóc utrzymać mu ręce z dala ode mnie, albo zdystansować konkurentów, których przecież i tak nie ma. Dobre sobie. Ale niech mu będzie, skoro tak się upiera. Jeszcze jakieś życzenia, co do mojego wyglądu jutro w pracy, szefie? Uśmiecham się kokieteryjnie i opieram o umywalkę, nawijając kosmyk na palec. Jan zerka na mnie, ściąga brwi. Masz związywać włosy. Ciasno, wysoko. Tak żeby żadne pasma nie dotykały ramion, piersi, pleców i nie wydzielały kwiatowego zapachu. Nie wydzielały kwiatowego zapachu? Ledwo się powstrzymuje, by nie wybuchnąć śmiechem. Z miny Jana wnioskuje jednak, że on traktuje całą sprawę bardzo poważnie. Mogę w ogóle przestać się myć, jeśli sobie tego życzysz? Wtedy na pewno nie tylko moje włosy, ale i całe ciało nie będą pachnieć kwiatami. Patrzę na niego z rozbawieniem. To nie będzie konieczne. Wystarczy, że zaniechasz używania perfum oczywiście, wtedy, kiedy wybierasz się do pracy. W innych okolicznościach są jak najbardziej pożądane. Mówi zupełnie serio. O Chryste, czegoś takiego się nie spodziewałam. Biorę głęboki wdech. Wiem, że powinnam być wyrozumiała. Jan ma swoje dziwactwa, nieco odmienne postrzeganie rzeczywistości, ale skoro ja mam zrobić krok w kierunku konserwatyzmu, to on równie dobrze może dać go w stronę liberalizmu, a wówczas spotkamy się po środku. Niech sobie nie myśli, że zawsze będę tańczyć, jak mi zagra. W porządku, odpowiadam zdecydowanym tonem. Tego samego będę oczekiwać od ciebie. Żadnego golenia, idealnie zaczesanych włosów, twoja poranna toaleta ogranicza się w takim razie do prysznica i umycia zębów. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu i możesz go poświęcić na ćwiczenia. Co do ubioru w biurze. Garnitur to dreskod, więc nie ma wyjścia, musi zostać, ale zapięte po trzy guziki nie są konieczne, podobnie jak krawat. Prosiłabym, żebyś od jutra go nie zakładał. Kojarzy mi się zbyt erotycznie. A skoro zaleciłeś wyeliminowanie zalążków jakiejkolwiek atrakcyjności seksualnej, cytuję jego słowa, to należy zadziałać po obu stronach, nie tylko mojej ale także twojej. Nie uważasz? Oznajmiam i puszczam mu oko. Jan blednie. Cały sztywnieje. Założę się, że puls ma ledwo wyczuwalny. Oho. To chyba nie był dobry pomysł, by go aż tak podpuszczać. Może niech spocznie na sekundę na sedesie, bo jeszcze mi tu fiknie. Zamierzam się odezwać, lecz wtedy on głęboko wciąga powietrze przez nos. Krew zaczyna napływać mu do twarzy. Nie jest już biała jak prześcieradło, ale nadal daleko jej do kolorytu skóry Europejczyka. Dobrze się czujesz? Nie odpowiada. Koncentruje wzrok na wysokości kosza na brudy. Jest tak skupiony, jakby obliczał w pamięci pierwiastek z 320 tysięcy. Zastanawia się. Rozważa. A to się krzywi, a to kręci głową o! Właśnie się wzdrygnął. Widzę, jak walczy sam ze sobą. I robi mi się go szkoda. Chyba jednak przesadziłam. Boże, ile bym dała, żeby teraz usłyszeć jego myśli, nie zamierzam się nie golić. Robię to codziennie od dwudziestu sześciu lat, dwóch miesięcy i trzech dni. Jedynie raz zaniechałem tej czynności w dniu śmierci mojej matki. Ale wyłącznie dlatego, że nocowałem w szpitalu, przez co zostałem pozbawiony maszynki do golenia. I co to znaczy żadnych idealnie zaczesanych włosów. Nie zamierzam się nie czesać. Jestem menadżerem, powinienem wzbudzać zaufanie i szacunek. Potargana fryzura to niechlujny wygląd. Niechlujny wygląd to brak szacunku dla rozmówcy. To brak szacunku nawet do samego siebie. Garnitur bez krawata to nie garnitur. To profanacja. Znieważenie partnera w interesach. Do tego rozpięte górne guziki to już wykracza poza wszelkie standardy. Absurd. Wpatruje się w Jana i zachodzę w głowę, czy ten dialog wewnętrzny, który sobie wyobraziłam, chociaż w połowie pokrywa się z tym, co sobie myśli mój As. Twoja propozycja jest nie do przyjęcia, stwierdza stanowczo. A to ci niespodzianka. W życiu bym się nie domyśliła takiej odpowiedzi. Opuszcza rękawy. Policzki ma zaróżowione, Kości żuchwy napięte, żyłka na czole pulsuje. Chyba go zdeczka podkurwiłam. Ale przepraszam bardzo. Czy tylko on może mieć problem z zaadaptowaniem się do narzucanych zmian? Widzisz, ja nie? Nie lubię bluzki ze stójką, bo uwiera mnie w szyję. A materiał długiej spódnicy plącza się między nogami, co grozi upadkiem. Co do butów na płaskim obcasie, akurat w tym przypadku jesteśmy zgodni. Dlatego jutro zakładam swoje pracowe ciuchy i specjalnie dla ciebie muszkieterki. Może być? Muszkieterki? Spogląda na mnie pytająco. Kozaki za kolano. Jaka długość spódnicy? 27 cm i pięć mm. Jan zerka na moje nogi, po czym przechyla lekko głowę niczym robot, któremu wbudowano laserową miarę w źrenicę. Mierzy. Wywracam oczami. Nie wytężaj wzroku, ja nie wymyśliłam długość dla jaj. Spódniczka będzie sięgać do połowy uda, do muszkieterek dłuższa się nie nadaje. Spogląda na mnie surowo. Twoje nagie uda tylko pogorszą sytuację. Nie nagie będą w rajtuzach. Ponadto wcale się nie upieram przy tym stroju. Wiedz, że wolę mieć wolny wybór i sama zdecydować, co na siebie włożę, zamiast spełniać żądania swojego mężczyzny, który podobno ceni mnie za to, że nie udaje kogoś, kim nie jestem. Ani w tej bluzce, ani w tej spódnicy nie będę sobą. W żadnym stroju akceptowanym przez firmowy dress code nie czuję się komfortowo. Najchętniej poszłabym do biura w dżinsach i swetrze, ale nie mogę. Zależy mi jednak na tobie i na tym, żebyśmy oboje utrzymali pracę. Dlatego jutro ubiorę się tak, jak sobie tego życzysz. Tobie pozostawiam wolny wybór. Nie gól się, nie czesz, nie zakładaj krawata, rozepnij koszule, a zobaczysz, co się wydarzy. Czy to coś zmieni? Czy pogorszy twoje samopoczucie? Nie wiem. I ty też się tego nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Nie naciskam. Zrobisz jak uważasz. Do odważnych świat należy. I oto jestem. Punkt ósma, w poniedziałek po świąteczno-noworocznej przerwie. Siostra Maria odziana w habit, gotowa duchem i ciałem na posługę. Ludzie patrzą na mnie, jakbym faktycznie dostąpiła objawienia pańskiego i wstąpiła do klasztoru. Przykro mi, drodzy koledzy i drogie koleżanki, to tylko kamuflaż. Tak naprawdę byłam bardzo, ale to bardzo niegrzeczna w te święta. I najwyraźniej Bóg mnie za to ukarał. Bo nie dość, że straciłam głowę dla mężczyzny, którego szczerze nienawidziłam, to właśnie na oczach wszystkich pracowników wystawiam się dla niego na pośmiewisko. Czego to ludzie nie robią z miłości? O matko, cóż to za stylówka Olga podbiega do mnie, kiedy podążam do biurka. Widzę, że już zupełnie wypadłam z obiegu. To jakaś nowa moda? Tak. Najnowszy projekt z zimowej kolekcji Żana Englera. Mam zamiar odpowiedzieć z francuskim akcentem, ale w ostatniej chwili gryzę się w język. Ciekawe, jakbym wybrnęła z sytuacji, w której jawnie przyznaję się, że nasz szef, Jan Engler, mój nowy facet, wybiera mi ubrania do pracy. Mało tego, jeszcze je pierze, i gdyby nie spał dzisiaj u siebie, bo przecież musi być wypoczęty do pracy. To najpewniej rano jeszcze by mi wszystko ładnie wyprasował. Nie miałam czystych ciuchów, więc wyciągnęłam jakieś starocie. Jest tragicznie, prawda? Pytam absolutnie świadoma tego, że wyglądam niczym cnotka niewydymka. I paradoksalnie porównanie to przychodzi mi na myśl, kiedy mijamy łazienkę. Te samą pod drzwiami, której w wigilijny wieczór zrobiłam janowi laskę z połykiem a w zamian otrzymałam od niego najlepszą minetę w życiu. Nie, skądże znowu, odzywa się Olga. Wyglądasz. szuka z wysiłkiem odpowiedniego słowa. Nietypowo i. błądzi oczami po ścianach, jakby wytapetowano je stronami słownika języka polskiego. Oryginalnie. Taka mieszanka awangardy, tradycjonalizmu. Starannie zawija głowienko w złoty papierek. Prezentujesz się w tym stroju tak, tak chujowo. Kończę za nią, bo nie mogę już patrzeć, jak się męczy. Robi kwaśną minę. No wiesz, ty to zawsze tak z grubej rury. Bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wiem, jak wyglądam. Ubrałam się tak celowo. Jakiś protest? Zerka na mnie czujnie. Nie mów, że Engler znowu dał ci popalić. Popalić nie ponieważ jest przeciwny mojemu uzależnieniu od papierosów, ale zdecydowanie rozpalił mnie do czerwoności i to nie raz. Uśmiecham się pod nosem. Nie było źle, oświadczam. Długo z nim siedziałaś w Wigilię? Aż do świąt, odpowiadam w myślach. I po świętach też. No i w Sylwestra. A później w Nowy Rok... często ze sobą siedzimy i robimy jeszcze inne rzeczy. A tak w ogóle to się w nim zakochałam. Do diaska przecież ja nie wytrzymam i w końcu się wygadam. Tak bardzo chciałabym powiedzieć jej prawdę o mnie i o Janie, o tym, jaki kochany z niego facet i że wcale nie jest sztywnym formalistą. No dobra, jest, ale ma sporo na swoje usprawiedliwienie. A ja nie mogę go nawet obronić i wytłumaczyć takiej oldze czy innym pracownikom, skąd u niego ta szorstkość i gruboskórność. Jeszcze nie teraz. Ufam Oldze, jeśli jednak, nie daj Boże, coś komuś przez przypadek chlapnie, to pozamiatane. I gdyby chodziło tylko o moje stanowisko, niewiele by mnie to obeszło. Ale tu chodzi o Jana. Firma na pewno pociągnęłaby go do odpowiedzialności. Szef powinien dawać przykład pracownikom, a nie posuwać podwładną. Pomijam fakt, że po takiej aferze straciłby jakiekolwiek szanse na dostanie się do zarządu, a zauważyłam, że bardzo mu na tym zależy. Znając rygorystyczną politykę personalną, doszłoby do zwolnienia Jana. Może nie od razu, bo najpierw musieliby poszukać kogoś na jego miejsce i mogłoby się wydać, że znalezienie nowej pracy dla kogoś takiego jak Jan z bogatym doświadczeniem Wykształceniem, inteligencją i kontaktami to żaden kłopot, ale ja wiem, że dla niego byłby to życiowy problem. Tak drastyczna zmiana zachwiałaby całym jego światem. Wpasowanie się w nową rzeczywistość, obce środowisko, dostosowanie do nieznanych mu ludzi to byłaby dla niego istna katorga. Przecież on nawet nie jest w stanie zostać na noc w moim mieszkaniu i porządnie się wyspać. A co dopiero zaadaptować do nowych warunków. Nieznane biuro, zasady, zwyczaje, godziny pracy. Jego starannie ułożone życie runęłoby jak domek z kart. Czuję ukłucie między żebrami i w końcu odpowiadam oldze na pytanie. Trochę siedzieliśmy. Poszło w miarę sprawnie. Przygląda mi się badawczo. Bez żadnego stary dziad kazał mi przyjść do roboty w Wigilię. Nienawidzę tego sztywnego formalisty? No tak. Śmieję się, choć aż mnie uszy bolą, gdy słyszę, jak fałszywie to brzmi. Serce mi krwawi na samo wspomnienie mojej wcześniejszej niesprawiedliwości względem jana. Wiem, że powinnam teraz powiedzieć coś mocnego na jego temat, żeby wypaść wiarygodnie przed Olgą, ale nie mogę. Po prostu nie mogę. A jak twoja wigilia? Zmieniam temat. Jak to wigilia z rodziną. Żarcie, prezenty, Kevin sam w domu, góra zmywania, pasterka. Zaczyna opowiadać, odprowadzając mnie do biurka. Słucham ją jednym uchem, jednak większość uwagi koncentruje na gabinecie Jana. Drzwi są zamknięte, żaluzje zasłonięte, pełna separacja. Dopiero kiedy podchodzimy bliżej, dostrzegam blade światło przebijające się w miejscu łączenia żaluzji. Dziwne. Jest dziesięć po ósmej. O tej porze Jan powinien być już w połowie musztry na open space, mrożąc wzrokiem swoich szeregowców i obniżając tym samym temperaturę pomieszczenia o jakieś 30 stopni. To jesteśmy umówione? Głos Olgi wyrywa mnie z rozmyślań. E, słucham? Na kawę w porze lunchu? A tak. Kładę torbę na blat i zerkam ponownie na drzwi gabinetu Jana. Wszystko gra. Jesteś jakaś rozkojarzona. Olga mi się przygląda. Przenoszę na nią wzrok, ale za cholerę nie mogę skupić się na rozmowie. Jasne, muszę się odnaleźć w nowej rzeczywistości po urlopie. Widzimy się w socjalnym o dwunastej. Okej, okay. miłej pracy. I uważaj dzisiaj na Englera. To mi wygląda na ciszę przed burzą. Byłam w biurze już o siódmej trzydzieści, a on ani razu nie wyściubił nosa ze swojej wilczej nory nie w jego stylu. Dobrze, będę mieć się na baczności. Siadam czym prędzej przy biurku, wyciągam telefon i piszę smsa. Jak się masz? Wysyłam. Czekam i czekam, ale odpowiedź nie nadchodzi. Piszę kolejną wiadomość. Widzę światło w gabinecie. Wszystko u ciebie w porządku? Wyślij. Cisza. Brak jakiejkolwiek reakcji. Czuję dziwne ukłucie niepokoju. Mogę do ciebie zajrzeć? Nie będę przeszkadzać? Znowu nic. Odpalam komputer, otwieram skrzynkę pocztową, a tam żadnego nowego maila. Zazwyczaj o tej porze miałam co najmniej dwie wiadomości z listą rzeczy do zrobienia na już. Oprócz tego, w każdy poniedziałek otrzymywałam tygodniowy plan zadań. Niby sytuacja między nami uległa drastycznej zmianie, ale przecież mieliśmy zachowywać pozory i w pracy postępować tak jak zwykle. Decyduje się napisać maila. Ton to formalny, bo istnieje spore ryzyko, że ktoś z działu IT, odpowiedzialny za security firmy, może wyrywkowo czytać moją służbową korespondencję. Do: Jan Engler. Temat: Bieżące sprawy. Dzień dobry. Piszę z zapytaniem o plan zadań na najbliższy tydzień. Czy są jakieś pilne sprawy na dzisiaj? MG. Wysyłam wiadomość, zerkam na komórkę, a tam pusto. Odświeżam skrzynkę pocztową, choć doskonale wiem, że system robi to automatycznie co 30 sekund. Też nic. Coś jest nie tak. Wybieram numer Jana. Sygnał. Po nim następny i kolejny. Włącza się poczta głosowa. Opanowany ton, powoli wypowiadane słowa, Jan Engler. Proszę zostawić wiadomość. Oddzwonię w dogodnym dla siebie momencie. Czuję ucisk w żołądku. Zerkam na drzwi gabinetu. Serce dziwnie przyspiesza rytm. Wiem, że nie powinnam się nakręcać. Może Jan ma wideokonferencję i nie może odpisać ani odebrać komórki. Wstaję od biurka, przykładam słuchawkę do ucha i udając, że rozmawiam przez telefon, rozpoczynam powolny spacer pod świątynią mojego szefa, Wel Kochanka. Opieram się niby od niechcenia o szybę przy drzwiach, nasłuchuję, ale nie dobiegają do mnie żadne odgłosy z wewnątrz. I nagle przypominam sobie, że przecież gabinet posiada dźwiękoszczelne szyby. Dobra, wchodzę. Inaczej się zamęczę. Tak, tak, rozumiem, że pilne, już pytam szefa. Mówię podniesionym głosem do słuchawki, do wyimaginowanego rozmówcy. Nie mogę wzbudzić podejrzeń innych pracowników, a każdy, kto z własnej woli wchodzi do gabinetu Jana, kiedy drzwi są zamknięte i żaluzje opuszczone, bezsprzecznie wywołuje zainteresowanie całego działu. Przesuwam wzrokiem po sali. Wyłapuję zaciekawione spojrzenia. Po czym odwracam się, pukam i łapię za klamkę. Zamknięte. Co jest? Upewniam się, że w gabinecie nadal jest widno. Jan musi tam być. On przecież ma pierdolca na punkcie oszczędzania prądu, gaszenia światła po wyjściu z pomieszczenia, używania energooszczędnych żarówek, wyciągania kabla z gniazdka, kiedy dany sprzęt nie potrzebuje zasilania, a nawet uruchamiania pralki i zmywarki tylko jeśli są całkowicie zapełnione brudami. Rzecz jasna w grę wchodzi wyłącznie program ECO. Pukam mocniej: raz, drugi, trzeci. Panie Engler, mam pilną sprawę. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać przez te dźwiękochłonne drzwi, ale się nie poddaję. Możemy porozmawiać? Czuję na sobie wzrok pracowników, lecz się nie odwracam. Pukam, tak jak dzięcioł w stuletnim lesie. Stuk stuk. Puk stuk stuk. Puk. Nagle rozlega się dźwięk przekręcanego klucza w zamku. Wyczekuję, jednak drzwi się nie otwierają. Naciskam klamkę, uchylam je lekko i wślizguję się do środka. Od razu za sobą zamykam, a kiedy się odwracam, wyłapuję wzrokiem postawną sylwetkę. Jan stoi dwa metry ode mnie. Brak krawata, rozpięte górne guziki koszuli, cień zarostu na twarzy, zmierzwione włosy. Bad boy w garniaku. Fiu, fiu. No proszę, jaki maczo. Można? Można. Mam ochotę krzyknąć zwycięstwo. Lecz w tej samej chwili napotykam spojrzenie zbitego psa. Nie gorzej. Zruganego szczeniaka, wyrzuconego na mróz za to, że narobił właścicielowi na ulubiony dywan. O rany, co zabida. Moje serce mięknie. Wpatruje się wiana i przed oczami staje mi scena z restauracji. Wyraz jego twarzy jest dokładnie taki sam jak wtedy, gdy wracaliśmy po tamtym feralnym zdarzeniu do jego domu. Czuję ucisk w gardle. Nic nie rozumiem. Ma tu spokój, ciszę, światło stonowane, żadnych niepotrzebnych bodźców. Dobrze się czujesz? Podchodzę do niego, ale on się wycofuje i siada za biurkiem, zupełnie jakby chciał się nim ode mnie odgrodzić. Nie. Odpowiada zmatowiałym głosem. Opiera głowę o fotel i zamyka oczy. Nie odpisujesz na wiadomości, nie odbierasz komórki. Dlaczego? Wyciszyłem telefon. Bo? Potrzebuję spokoju. Mimo to mnie wpuściłeś? Staram się brzmieć radośnie, żeby jakoś poprawić mu humor. Nie mogłem już znieść twojego pukania. Udaję sama przed sobą, że nie rusza mnie jego zimny ton. Usilnie próbuję go usprawiedliwić. Widać jak na dłoni, że musiało się wydarzyć coś, co miało wpływ na jego samopoczucie. Mogę ci jakoś pomóc? Może chcesz herbaty albo porozmawiać? Chcę, żebyś stąd wyszła i zostawiła mnie w spokoju. Jesteś irytująco głośna. Niewidzialna pętla zaciska się wokół mojej szyi. Czuję bolesne ukłucie w klatce piersiowej. Czy jest mi przykro? Cholernie. Czy jestem zła na Jana, że odzywa się do mnie w taki sposób? Zdecydowanie tak. Nie jestem kurwa z kamienia. Rozumiem, że może być przeciążony, ale nie musi być od razu taki niemiły. Ledwo się powstrzymuję przed wygarnięciem mu, co o nim myślę, bo wiem, że gdybym uniosła się gniewem, tylko pogorszyłabym sytuację. Nie zmienię go. On tak ma. I zawsze taki będzie. Są dwa wyjścia. Albo będę zaciskać czasami zęby i zaakceptuję go takiego jakim jest, z jego wadami, dziwactwami i całym tym cholernym spektrum. Albo mogę go rzucić, znaleźć sobie miłego, neurotypowego chłopaka i zapomnieć, że kiedykolwiek miałam romans z szefem. Zapomnieć o Janie. Dobre sobie. Przecież on jest jak pieprzony trojan, który zainfekował cały mój organizm. Tu nie pomoże żaden antywirus, skończ z nim i zapomnij. Musiałabym się sformatować i wgrać na nowo system, żeby się od niego uwolnić. Czasami żałuję, że nie jestem komputerem. Choć jest podobieństwo. Liczę prawie tak sprawnie jak on. O ile łatwiej byłoby zacząć wszystko od nowa z pustą pamięcią i wyczyszczonym twardym dyskiem. Ale tak się nie da. Trzeba być człowiekiem. Dobrze. Zostawię cię teraz samego i wrócę po przerwie na lunch. Gdybyś czegoś potrzebował, dzwoń. Nie odpowiada. Głowa oparta o fotel, twarz zmęczona, oczy zamknięte, oddech ledwo słyszalny. Wygląda, jakby spał. Sprawia wrażenie takiego bezsilnego, bezbronnego i osamotnionego, że aż robi mi się go żal. Dobrze, niech śpi. Ostatnim razem sen mu pomógł. Wychodzę na paluszkach i cichutko zamykam za sobą drzwi, żeby go nie obudzić.